drodzy, ten weekend okazuje się dla mnie być pełen przygód. Wczoraj tylko byłam na premierze spektaklu Koncert Warkoczem pleciony na zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Wczoraj powstał także kolejny fragment filmu dokumentalnego o kopalni Szombierki, który próbuję nakręcić. A cały ten czas, ponieważ mam drobne problemy transportowe, ktoś mnie gdzieś wozi, przewozi i zawozi. Ale dzisiaj chłopaki już trochę przesadzili i wywieźli mnie do domu publicznego. Na szczęście nieczynnego. Bardzo nieczynnego. Co, od przodu czy od tyłu? Jest. Ten kolor jeszcze, ale popatrz, jakie różne odcienie różu. Ale się nic, ale to tak samo wygląda, jak ci mówię, tak 3 lata temu. No pewnie tak. Trochę tu zaczyna porastać, jest brzoza. Brzoza morderczyni. Kubuś, to nie ma chyba znaczenia, którędy. Nie, a się patrzysz, jakiegoś tylnego wejścia nie ma po prostu, wiesz? Tu... Ale faktycznie obejść można na potrzeby, wiesz, bo to jest reportaż stary, my edukujemy ludzi. Tam nie, bo tam jest basieńka. No, trzeba uważać, żeby... Basieńka cię nie nafutruje. Trzeba uważać, żeby było ten, a ja myślę, że tu będzie przez przyjemnicę wejście, musi coś być. Tu? No tedy chodźcie. Ej, patrz, ten fotel jest smutny. Wygląda jak taki smutny słonik, taki... A tu chyba jest kloaka, wiesz? Nie, nie było. No, ale się zmyło. Dobra. No to nie, to... Przodem wchodzimy. Jak lordowie. Tu chyba prowadziło tamto przejście. Jestem nic przeciw. Na głowie uważajcie, bo widać, że chcieli tu złomiarze te aluminiowe. Konstrukcje, no to samo w Egiptece, wiesz? Ale patrz, czekaj, jak się nazywał ten styl kolumn? To jest... Koryński? Koryński, córy Koryntu i dlatego są koryńskie. Te kolumny. Co? Ja to będę błyszczeć na tym YouTube. Shining like a star. No to już jesteś celebrytą, już normalnie. Czekasz tylko na reportaż wyborczy. Dobry TVN. Przepraszam cię bardzo, byłam w TVT Rybnickim. Kiedyś bym tylko mogła. Znaczy powiem tak, chciałbym taką melinę mieć w Zabrzu, bo bym wiedział, gdzie schodzi na piwkę, prawda? Jakiegoś policjanta zabili przez to, że tak? Ale w trakcie jak to było aktywne? No. Aha. Chłopaki chciałby zobrać, że mu nie pykło. To mu musiało mocno nie pyknąć. Nie ma startu do Egipteki pod względem dekoratorskim. To tu jest po prostu fuszerka. Namalowane byle jak. Nie to co tam. Alkohol jeszcze można tu pić. A to do piwnicy to bym poszła. Czy tu tańczono? No? No to chodźcie do piwnicy. Najlepiej. Grałam w... Nie, ostatni Resident, w jakiego grałam, nie wiem, już się sama gubię. Nie, no w remake'a oczywiście, w dwójkę. Ale... Co? Tam masz kibel. Świetnie. To jest kibel na setę, nie? No. A kuku. To jest piwnica. Też jacyś ludzie są. Ciekawe,
ciekawe, czy... Tutaj co jest? A, to takie podpiwnicze, czy ofen piwnica. A tu jest... Co? Tu, wiesz, drzwi do Narni. Coraz częściej mi się zdarza tak zdywać. Czekaj. Muszę... A, tu żałuję, że nie wzięłam tych butów lepszych. Mogę poświecić? Proszę cię uprzejmie. Myślałam, że ty masz... Nie, mam czołówki. Bo ja myślałam... w torbie mam latarka jeszcze jedna. Boiler. Czołówki dzisiaj nie mam, bo czołówka pojechała z Bartkiem na Mazury. I nie wiem, czy tu nie ma gerglasu na wino jeszcze. Czekaj, tu... A tu... Nie ma gerglasu, to jest sam koszyczek. Tu nic nie ma! Tu nic... Jejciu, ile flaszek z Coca-Coli normalnie? Nuka-Cola Challenge. Ale powiedzieć o dziwo, solidna konstrukcja. Te schody. Można iść. Powiem ci, to jest tutaj wybitnie solidne. O, Kuba. Co? Zasłynąłeś właśnie na moim kanale, chociaż jeszcze nawet tego filmu nie zrobiłam. No. Jesteś najbardziej pipanym człowiekiem na tym kanale. Że jakieś fanki będę miał. Kontynuuj. To jest jakiś tam pokój. Dobra, ja mam tak radził średnio po tej podłodze. No co ty, to jest stary, to jest normalny zon. Tyś krzywej zoli nie widział. Nie, no to jest płyta, nie? Ale... To jest OSB, a tu też wilgoć czy co? Ej, polecony. Grzyb. Ale w ogóle to jest pokój morski, że sobie wchodzisz, no tu możesz być kapitanem. No ja pier... To jest jakiś koszmar! Albo tu była łazienka, nie. Coś mi się wydaje, że tu chyba była łazienka. Ale nie no stary łazienka, ty tutaj po prostu oddawałeś się rozkoszom. Bo wiesz, o co chodzi? Bo... Jak mała syrenka. Bo kibel by wskazywał na to, że to był prysznic, że po prostu nie możesz... Ale no tak, no bo tu bierzesz prysznic, a tutaj uprawiasz seks. Patrz jak ja się ładnie wyrażam do kamery. Nice. To tutaj co był? To był taki pokój r... wspólnego, taki k... gęb... W sumie nie zdziwiłoby mnie to. Nie zdziwiłoby mnie, żeby to był gangbang room. Taki, no patrz, masz okno, nie? Takie no. Rzeczy. Pewnie może jakieś telewizory czy coś, kanapa, tu ludzie wchodzą, nie? Tam o k... Fajnie, dupeczki siedzą, o tu prysznic, może ci się chłopaki. Ja go muszę częściej brać na urwek. Tutaj tak samo. Tu Angela siedzi. No Angela też jest. Tu są skarpety. Gardiny. Ej, tu będzie był kibel i pomieszczenie, w którym mogły sobie zrobić przerwę. Na kawę, może tam był ekspres na kawę. Słuchaj, no to jest praca. To jest praca. A tutaj jest, tu się tak trochę chwieje, podłoga, ale oprócz podłogi, która jest jak masło, widzimy karczmę u basienki, ale no nie wiem, czy będę szła na poddasze, wierzch? Nie chciałbym na poddasze, ale ja w ogóle czuję tu filarze. Dobrze, że wzięłam takie wódki, takie lżejsze. A no. Czemu? Bo tu, jak tam się przypatrzysz, no. To tu wilgoć. No wilgoć, wilgoć, bo to też czuć w powietrzu, czuć te wszystkie grzyby. Ale ziemianka! No widzisz? To chyba stary dom był przerobiony. Chyba stary, jeszcze słoma, nie? No, popatrz na te okna. No, to no. Chyba jakiś taki, bo słomianka jest, nie? A słomianki są... No. Kiedyś. Kable widać, kumulowróć. Dobra, wy tu o seks turystyce, a ja sobie wskoczę na balkonik, wiecie? Tak, a co się zbudowa?
Jasne! Maybe. O! Lubię to! Przez co? Ach, ja tam nie przeszłam? Ale tu jest fajnie, chodźcie się ogrzać. Ojojojoj. Ciekawe co by było, jakbym zadzwoniła pod ten numer telefonu. Podłoże całkiem. O. Mogłabym... Miałam kiedyś taką sytuację, którą nie wiem, czy mogę opowiedzieć publicznie, ale raz w życiu dostałam taką ofertę mocno finansowej pracy w takim miejscu i to był chyba jeden raz w życiu, co dosłownie... Bo ja się lubię śmiać, bardzo lubię, ale to był taki moment, w którym dosłownie bym się nadeła jak ta taka ryba z kolcami i bym pękła ze śmiechu. Dobra, myślę, że mogę powoli wracać. Już bardzo mi się podoba na tym balkoniku. Co tu przyjemnie, jest ładna wrześniowa pogoda. Przeszkadza telefon w kieszeni. Super! Ach, dobrze. Ojej, ale ja normalnie ze mnie jest artycha, nie? Nie, wejdę, tylko sobie tu zeskoczyłam, a teraz sobie muszę tu podskoczyć. Nie ma problemu. Tylko... To jest ostrzeżenie. A to jestem, ała, Lara Croft, edycja śląska. To teraz ja już wszystko wiem. Tak. Ja też wiem. A co wiesz? Jakby się wchodziło normalnie na spryt. Ale już to nie. Do czego? To była drabina na spryt. Drabina! Jakby była metalowa taka, to byśmy można jeszcze było wejść. Moglibyśmy wejść. Jeźdź do ostatniego pokoju tam. Wygląda jakby miało do mnie strzelić. Tak, bo wiesz co jest? Tamten pokój na rogu, to tam już podłogę widać w dół. W sensie deski są. Aha, bo no tam było chyba coś. Ale są łabędzie na ścianie. Łabędzie. No i spokojnie. Tak. Ja ten... Ale to do pracy nie mogę iść. Żeby się w kafelki zrobić podłogę, to my siedzimy tu z tych wykładzin. Jak widzi tylko plamy tam. A mniej więcej przyjeżdżałem to ja samo. Tak mam w domu, wszyscy mówią, chodzisz po tych zasyfionych miejscach, tak. Jesteś taki czyścioszek. Jebnij tą deskę, nie ona spadnie. Nie, ona spadnie wtedy. I zniszczymy urbex. Ale te łabędzie są takie łabędzie. Słodkie. Łabędzie. Ja mam bardziej wrażenie, że tutaj jacyś starsi ludzie mieszkają albo dzieci, nie? Nie wiesz o co chodzi, nie? To jakiś chłopak mieszkał, co lubię właśnie góry, jakieś takie szatany, diablo. No ale patrz tu, to taki... A tu taki zachód słońca. Myślałam, zanim się przyjrzałam, że to jakieś właśnie piekielne, wiecie, takie ostre zabawy, nie? God damn it. Ja bym sobie tu poskakał. Lustro. Ale to jest naprawdę ładny ten rysunek. Zresztą ty jesteś przecież grafikiem, no to ja coś najlepiej. Ja już powiedziałem, że spierdoli to proporcje. Fajki? Maybe. Kurde, Golden American, nie? Ty, a jest to jeszcze na rynku, nie? Nie jest to te stare opakowanie? Pająk. Opuszczamy przybytek rozkoszy. Fajny taki ganek. Fajny ganek sobie tak tutaj ciapnąć. Fajny dom. Szkoda, że taki obskurny w swoim tutaj użytkowaniu. Nie, to by czasu trwało.